zasiczałem. Dzisiaj pokażemy Wam, jak się gra w grę Szybkie Kolory. Na początku wszystkie flamastry kładzie się tutaj na środek stołu. One są rozłożone w takim piórniczku. Każdy z graczy otrzymuje też kartę punktacji. I tak, rozdajemy teraz. Każdy gracz dostaje jedną kartę. Taką niekolorową stroną do góry. I na 3-4 każdy obraca kartę na drugą stronę i będziemy się starali zapamiętać kolory na odpowiednio przyporządkowanych miejscach. Jeśli będziemy gotowi, to po prostu obracamy kartę znowu na drugą stronę i zaczynamy malowanko. Dobra, 3-4. Ale to musi też być dokładne bardzo, ponieważ nie wolno wychodzić za linię, gdyż wtedy nie dostaniemy punktów. Stop! Stop! I teraz Grzesiek jeszcze może dokończyć swoje rysowanie. Ale jak widzicie, ma jeden tam fragment niedomalowany. Odkładamy pisaczki. I teraz sprawdzamy na drugiej stronie, czy nasz obrazek jest prawidłowo narysowany. Ja tutaj pomyliłam na pewno dość mocno kolory. Grzesiu, teraz jak przebiega punktacja? Za każdy poprawnie kolorowany obszar i w pełni pokolorowany mamy 2 punkty, a za każdy kolor, który jest nie w tym miejscu, ale obszar jest w pełni pokolorowany, otrzymujemy 1 punkt. Każdy obszar, który jest czysty bądź nie w pełni pokolorowany, bądź kolor się powtarza, to 0 punktów. Dobrze, czyli tutaj u mnie ja mam jeden kolor na pewno prawidłowy i tutaj drugi kształt też mam prawidłowy, czyli za dwa prawidłowe kształty 4 punkty, czyli teraz sobie biorę kartę punktacji i tutaj przyznaję sobie te 4 punkty, czyli po prostu maluję 4 miejsca. Tak, a resztę kolorów, no właśnie, resztę kolorów mam odwrotnie, czyli tutaj to będą 1, 2, 3, 4. 4 kolory mam źle. Tak. 1, 2, 3, 4. Tak jest. Ja mam 5 poprawnych kolorów. 1 pusty, więc 10 punktów. Ok. Teraz będziemy przechodzić do rundy drugiej. Druga runda polega na tym, że jeden z graczy, na przykład ja, zamienia nakładki dwóch pisaków. Ja sobie biorę na przykład ten żółty i pomarańczowy. Grzesiek, uważaj. I teraz żółty i pomarańczowy jest zamieniany. To musimy pamiętać w trakcie zabawy. I teraz tak, czyścimy kartę. I będziemy już jej, prawda, używać w tej rundzie, ale żeby do przyszłej zabawy były też czyste gry. To już są karty. Gdzieś tam sobie odkładamy na bok. I teraz drugą rundę rozpoczynamy od kolejnego dobrania obrazku. Proszę bardzo. Nie ma. Okej, i sprawdzamy teraz, jak to wygląda. Komu się udało? Ja tutaj mam 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Czyli ja mam full, czyli jest 12 punktów, tak? Tak, ja mam tylko 4. A
Poczekaj, zobaczymy, czy są wszystkie dobrze narysowane. Są perfekcyjnie. 12 no, punktów. Zielony i niebieski. Dobra, zielony i niebieski są zamienione. Przyznane są następne karty. Okej. 3, 4. Niebieski! Wiesz, tutaj ile? Come on! Nie poradzę, że takie zostanie. Patrzcie, że się moją Jezu, jak dziecko po prostu w przedszkolu gorzej! Cicho. Ale masakra. Będzie, widzę tyle białego tam. Co ty gadasz? To się po prostu wyciera od mazaka. Wyciera od mazaka. Góra. No i szybciutko poproszę teraz. Dalej, dalej. Czy ci zabraknie? Nie ten pamiętam, który to jest? Stop. No proszę bardzo. No tylko zobaczymy, czy jest dobrze, czy bez kolorania. Bo nie jest. Chyba. 4. O nie! O tak, nie super. Jest. Ja mam tylko trafione idealnie, niestety. 3. Raz, dwa, trzy. 3, czyli tutaj za to mam 6. 6 punktów. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. I 7, 8, 9. 6 razy 2, 12. Naprawdę, tak wyszło? No to zobaczmy. Pewnie. Jest to dobrze. Zobaczcie, że się tutaj wszystko stara. Nic nie wychodzi za rękę. No dobra. Pozmazujemy. I teraz jest ostatnia runda. Czyli zostały nam... Pamiętasz? Jeszcze jest niezamieniony opór. Czerwony i fioletowy. Uciekła zakrętka. Teraz czerwone i fioletowe musimy zamienić miejscami. Okej. Zbieramy ostatni. Mam tutaj teraz takiego kaktusika. Stop. O nie, jeszcze mam jedno mniej. Sprawdzimy to. 3, 4. Tu mam. Ale zobaczcie, tutaj muszę się przyznać, że to mi w paru miejscach. Raz, dwa, trzy. Tak naprawdę trzy. Tu jest jakaś skaza akurat. Trzy punkty mamy. Nie dostanę punktów, tak? Bo jest wyjechane, więc niestety nie. Mam prawidłowo tylko żółty, to będą 2 punkty za żółty. I pod... I tylko tyle. 2 punkty i tutaj ewentualnie... Nie, ten zielony też tutaj ma takie o... niedomalowania, więc tylko żółty tym razem. 2 punkciki sobie przyznam. 4, dobrze, 1. Pokaż.
Muszę to sprawdzić. A niech będzie. I to jest właśnie, to była ostatnia runda. Zgłosił sobie, dodaję jeszcze swoje punkciki. Chyba niestety ze mną wygrał. Zaraz porównamy swoje węże, ale to już widzę niestety gołym okiem, że mój wąż jest skromniejszy. Porównajmy to, Grzesiu. Te dwa węże. Tutaj widać wyraźnie, że Grzesiek wygrał. Niestety. No i tak, tak się właśnie gra w tą grę. Im więcej osób gra z Wami, tym jest oczywiście weselej. Dlatego, że coraz trudniej akurat trafić na marker, który będzie Wam potrzebny. Pełną recenzję gry znajdziecie oczywiście na naszej stronie damagier.pl. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!